Gimnazjum w Taszkowie, projekt Przyjaciel Lasu. No, to z dużym poświęceniem robili, bo pokazałem im kotlinę. No, nie widać, my to proszę bardzo, szkło powiększające i znaleźliście mi dowód na to, i że tu było takie. I znaleźli włosy, bawili się w detektywu. I na tym powinno polegać odkrywanie świata. Nie wkuwanie, tylko obserwowanie, patrzeć po co. Ciężko było znaleźć ślady sarny? No trzeba było troszeczkę tam poszukać, tam dotknąć tej gleby. Właściwie to nawet wkładliśmy się na ziemi. Tak. Tak. Czyli po kolanach szukaliście śladów. No nawet musieliście po to, że do góry jest umieszczona sól i wraz z deszczem ona będzie spadać i wokół tego drewna. I zwierzęta, no, którym brak soli i różnych substancji mineralnych, będą to lizać i uzupełniać. Mamy makietę paśnika. W skali 1-1 można go dopiero zobaczyć w Cykowie. Tutaj mamy taki przekrój i tak prowizorycznie włożone sianko, ale wiadomo, że karma jest inna. No oczywiście tutaj takie zadaszenie, wszystko w połowie, aby można było dokładnie zobaczyć, z czego jest zbudowany. No i różne rodzaje drzew, na przykład w Cykowie tutaj jest posadzony dąb z brzozy, ma różne elementy zrobione. No i jeszcze inne rodzaje drzew. No, akacja jest, ponieważ jest najmocniejsza i długo wytrzyma taki paśnik, a inne elementy, ponieważ się do tego nadają. Dwa miesiące kocham Jolę, tak?